Cześć, dzisiaj będzie taki troszkę inny filmik. Ja sobie pozwoliłam oczywiście autora tego filmu, którego tutaj widzicie nagłówek. To jest kanał Procvetok. Ten pan się nazywa Ruskich Iwan i on prowadzi takie badania, on jest biochemikiem i prowadzi badania w laboratorium, między innymi zajmuje się roślinami. Badania na temat różnych tam środków do hodowania roślin, tak, różnych preparatów, które są sprzedawane, i także obala mity związane z różnymi preparatami stosowanymi przez ludzi. W dzisiejszym filmie tytuł brzmi zielone nawozy, niech śmierdzi, a pod spodem jest dopisek niech śmierdzi, cała prawda o zielonych nawozach i preparatach. Ja sobie pozwoliłam to przetłumaczyć na język polski. Oczywiście pan wyraził zgodę, tam pod spodem będziecie widzieli mój komentarz i pan się bardzo ucieszył. Link do kanału pana będzie też poniżej, więc zapraszam naprawdę, bo tam jest bardzo dużo takiej wiedzy, która u nas, no nie spotkałam się jeszcze z nią. Łatwiej mi jest to przetłumaczyć właśnie w takiej formie, mówiąc wam, niż pisząc. No ja równie dobrze mogłabym ten pana film przetłumaczyć. Już jeden mi wisi, taki kolega Borówka bardzo mnie prosił. No ręce mi nie dochodzą, jak to mówią Rosjanie, ponieważ ja mam te ręce cały czas zajęte, a to, żeby przetłumaczyć taki film, trzeba po prostu klepać po tej klawiaturze. No więc o czym jest ten film? Ten film jest w zasadzie o wyższości gnojówki roślinnej, która śmierdzi nad tą, której procesy zostały, bo to są właściwie, to tam zachodzą procesy beztlenowe, czyli jak ludzie mówią gnicie. Zahamować można te procesy stosując różne środki. I tutaj pan badał, ten, który ma w tej chwili w ręce, to jest taki kontrolna próbka. Zrobił taką gnojówkę z roślin, prawdopodobnie z samej trawy, chociaż po rosyjsku trawa to są zioła, no, z różnych takich zielonych szczątków zrobił tą gnojówkę, rozdał ją do tych różnych słoików, nie tylko do 4, tam jest więcej, i dodawał do tych pozostałych różne środki. Do jednego dodał Sianie 3, to jest taki jak u nas taki preparat, który przyspiesza kompostowanie. Potem dodał bajkał, to jest taki ich środek, też jakiś preparat, który zawiera kwas mlekowy w składzie. Do następnej próbki dodał kwas mlekowy, to znaczy sok z kiszonej kapusty dodał, tak? No dodawał jeszcze serwatkę, dodawał jeszcze, co on tam dodawał, drożdże i cukier. No i jego wnioski są takie. Te wszystkie bakterie kwasu mlekowego, czyli zubaża tą gnojówkę, te bakterie mobilizujące fosforany i bakterie wiążące azot. Dlatego ten zapach jest taki, no, troszkę bardziej przyjazny, chociaż on nie jest bardzo przyjazny. Właściwie to się nazywa już płynna kiszonka. No i właściwie to na więcej nie da, także jeżeli nam się nie chce robić śmierdzącej gnojówki, to lepiej te wszystkie odpady rzucić na kompost i pozwolić, żeby to normalnie w tych warunkach tlenowych przekompostowało, będzie zapach lepszy i lepsze, bardziej pożyteczne dla roślin. No a co jest takiego w tej gnojówce bez dodatku kwasu mlekowego? Im większy smród, tym więcej tego dobrego dla roślin. A co to takiego jest? No to jest na przykład bakterie kwasu masłowego, które rozkładają białka w tkance roślinnej i z tych białek uwalnia się azot do roztworu i ten azot jest przyswajalny przez rośliny, tak? Drugi, bakterie kwasu bursztynowego. Ten kwas bursztynowy to jest z kolei następny super środek. W Rosji co prawda można kupić, bo to się nazywa jantarna kisłota, tak? I to jest taki, to są takie kryształki, ludzie to nawet tam, tego pan nie mówił, ale ja wam to mówię, ludzie to nawet tam spożywają w celach przeciwnowotworowych, tak? No robią to na własną odpowiedzialność. Natomiast jest udowodnione naukowo, że ten kwas bursztynowy podnosi odporność roślin na suszę, tam na zimno, na choroby różne, tak? Czyli on jest bardzo pożyteczny dla roślin. No oprócz tego, no to ten smród też wypływa z tego, że powstaje dużo siarkowodoru, kwas mrówkowy, kwas octowy, no i tak. Teraz dodając do takiej gnojówki, bo pan jeszcze tam dodawał drożdże, no to drożdże powodują, no drożdże żyją, bez cukru, no to drożdże krótko żyją, więc ten zapach taki jest troszkę lepszy. Właściwie to następuje fermentacja alkoholowa na początku, tak? Ale dodając cukru, bo też co niektórzy robią tak, że dodają drożdże i cukier, no to wtedy wytwarzają alkohol, czyli znowu nic to nie jest dobre dla roślin, bo to tak jakbyście wodą z wódką rozcieńczoną podlali rośliny. Jedyny znowu plus to też jest, że to jest taki bardzo gwałtowny, no wiecie jak fermentacja alkoholowa przechodzi, no to się produkuje bardzo dużo dwutlenku węgla i znowu tylko ten dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla również się przy tej zwykłej gnojówce też wytwarza. No i jeszcze jednym takim plusem tej śmierdzącej gnojówki jest jej właściwości odstraszające na mrówki. Mrówki się wyprowadzą z takiej grządki podlewanej przez śmierdzącą gnojówkę. Odstrasza też krety i odstrasza turkuciowate. No i to wszystko. Tyle na ten temat. Link pod spodem do strony. Namawiam do subskrypcji tamtego kanału. Naprawdę pan mówi bardzo dużo interesujących rzeczy. Gdyby ktoś był zainteresowany, nie rozumiał, to ja mogę taki film, jeden z tych filmów, ja to wszystkie filmy jego obejrzałam, także jest tam dużo dobrego. Mogę w takiej formie przetłumaczyć. Dziękuję serdecznie i zapraszam na następne filmy.